Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, Binance ukończył integrację Lightning Network Bitcoina. Zakończenie prac zostało potwierdzone przez Binance w poście na blogu z 17 lipca, w którym poinformowali, że od teraz użytkownicy Binance mogą korzystać z rozwiązania warstwy drugiej do wpłat oraz wypłat Bitcoina. Gdy użytkownicy zechcą wypłacić lub wpłacić Bitcoina, mogą teraz z listy dostępnych sieci wybrać Lightning. Binance po raz pierwszy zasugerował integrację Lightning Network w maju, po tym jak musiał tymczasowo wstrzymać wypłatę Bitcoina z powodu ogromnej ilości oczekujących transakcji spowodowanych wzrostem opłat za gaz w sieci Bitcoina. Niedługo później, bo 20 czerwca, Binance potwierdziło, że pracuje nad integracją Lightning Network po tym, jak użytkownicy zauważyli pracujące w sieci Lightning węzły Binance. Giełda dołącza zatem do Bitfinex, River Financial, OKX, Kraken oraz Coin Corner, czyli do innych dużych giełd, na których działa już Lightning Network. Dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong również zasygnalizował w kwietniu zamiar integracji Lightning ze swoją giełdą, jednak nie podał żadnego terminu, w którym mogłoby się to wydarzyć. Pozostając w temacie Binance, Being Crypto podaje, że główny australijski bank będzie blokować przelewy na giełdę Binance z uwagi na sytuację regulacyjną. National Australia Bank ma zacząć walczyć z różnego typu skamami i oszustwami poprzez blokowanie płatności na giełdy kryptowalut wysokiego ryzyka, a do takich podobno zaliczyli także Binance. Wiadomość pojawia się krótko po tym, jak australijski regulator cofnął Binance licencję na świadczenie usług finansowych. Choć Binance może kontynuować rozszerzanie swojej działalności w innych regionach, to Australia była jednak dość istotnym rynkiem. W rozmowie dla Financial Review bank powstrzymał się od wymieniania konkretnych giełd kryptowalutowych, które zostaną zbanowane, zaznaczając jedynie, że początkowy zakaz dotyczyć będzie kilku giełd i może zostać rozszerzony. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, zakaz płatności na rzecz Binance funkcjonuje już w banku Westpac oraz Commonwealth Bank. Binance straciło także lokalnego partnera bankowego Kuskal, który ułatwiał płatności za pośrednictwem PayID, a Australijska Komisja Papierów Wartościowych także wycofała licencję Binance na lokalne instrumenty pochodne. Australijskie banki zaostrzyły swoje przepisy w odpowiedzi na rosnące straty związane z coraz większą ilością oszustw opartych o kryptowaluty, zwłaszcza po tym jak Wielka Brytania wdrożyła procedurę zwrotu pieniędzy klientom, którzy zostali oszukani. Jednocześnie, zgodnie z niedawno opublikowanym badaniem, Australia stała się w 2023 roku krajem o największej adopcji kryptowalut. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Watcher Guru podaje, że Chiny popierają wejście Iranu do sojuszu BRICS. Ambasador Chin w Iranie wyraził poparcie dla wejścia Iranu do sojuszu BRICS, natomiast Iran wyraził chęć dołączenia do sojuszu oraz zaakceptowania nowej waluty dla transakcji międzynarodowych. Kolejny szczyt BRICS odbędzie się w sierpniu w południowej Afryce, gdzie padną decyzje o przyjęciu kolejnych krajów do sojuszu. Iran tymczasem dąży do przyjęcia nowej waluty i zakończenia zależności od dolara amerykańskiego. Stany Zjednoczone nałożyły różne sankcje na Iran za sponsorowanie działań związanych z terroryzmem na całym świecie, dlatego Iran szuka alternatywnych sposobów na ożywienie swojej gospodarki. Chiny tymczasem utrzymują pozytywne relacje z Iranem, pozwalając na omijanie sankcji i rozliczanie transakcji w chińskim juanie. Przekonują oni kraje rozwinięte do porzucenia dolara i używania lokalnych walut w globalnym handlu. Administracja dąży do tego, aby chiński juan był ważniejszy niż dolar amerykański w imporcie i eksporcie. Wejście Iranu do sojuszu i przyjęcie nowej waluty to możliwość ożywienia gospodarki, a jednocześnie stworzenie kolejnej presji na dolarze amerykańskim poprzez odsunięcie go na bok w rozliczaniu transakcji międzynarodowych. Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak chociażby SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Znajdziesz tu także największe na świecie giełdy kryptowalut, takie jak Bybit, gdzie nie tylko możesz handlować kryptowalutami w sposób tradycyjny, ale także tradować z wykorzystaniem aż 125-krotnej dźwigni. Dla korzystających z dźwigni Bybit oferuje także bonusy w postaci voucherów pieniężnych, a ich wysokość zależy od Twojego zaangażowania.
Znajdziesz tu także giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy, a także sekcję poświęconą poradnikom. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!